Witam Was w pięknym nowym dniu. Przyjechaliśmy do Zawoi i od razu spotkała nas wycieczka. Nie ma czasu na odpoczynek. Rano były dwie kawki, a dzisiaj wycieczka i udajemy się właśnie do miejsca, gdzie powinniśmy znaleźć wodospad. Idziemy niebieskim szlakiem do Mosornego. Wodospad jest potrzebny nam po to, żeby zrobić zdjęcia o dłuższym czasie naświetlania. Już idę. No to jest całkiem mocno pod górkę. To podejście jest niczego sobie. Nagrało się bardzo ładnie. Ta kamerka daje radę, chociaż jest trochę ciemno. Jesteśmy już przy wodospadzie. Dotarliśmy do Mosornego. Całkiem spokojna wycieczka. Wow. No wygląda to mega groźnie. Mocno w dół i zarośnięte. Ten zakręt pokonamy. Dobry piesek chodzi. Jest tu dość stromo. Ale Lanek sobie koncertowo poradził. Dobry piesek. Wow. Trochę ślisko, ale w porządku, nie? Wow. Barierka wyłamana, szok. Bądźcie ostrożne dziewczyny, żebyście nie spadły. Leon, ty widziałeś? Ja dziękuję, co tu się dzieje? A może i pobrać tutaj? Tutaj. Ktoś tu się bandura. Ja. Ale to fantastycznie, co? No. Wow. Leon. Dobra. Okej, teraz jest taki numer, że jesteśmy przy samym wodospadzie i nie mamy filterka żadnego. Spróbujemy ustawić migawkę na dłuższe naświetlenie. Zobaczymy, ile nam wyjdzie. 1,6. 1,3. Spróbujmy 1 sekundę. 1 sekunda w tej chwili wychodzi bez filterka. Uwaga! Pierwsze zdjęcie, naświetlanie jednosekundowe. Ładnie wychodzi, podoba mi się. Tylko trzeba skadrować trochę lepiej. Zrobimy sobie w takim razie troszkę dłuższy czas. Dobra, mamy to. Jedna sekunda, jedna trzecia. To jest to. I zaraz przyniosę filterki. Okej. Okay. Jak tam? Dobrze. Dobrze? Tak. Czy pogoda Wam dopisuje? Pogoda jest bardzo ładna. U nas nie widać, głowy nie widzę. Dobrze. Dziękuję. A Pan Leon, jak? Okej. Okay, teraz założymy filterek ND8. Musimy wydłużyć czas. 2 sekundy, za mało. 3 sekundy, za mało. 4 sekundy. 5 sekund. 6 sekund. ND8. Uwaga. Długo mieli, długo, długo. Dobra, pierwsza foto jest. Tak, już mamy charakterystyczne rozmycie wodospadu. Spróbujemy skadrować jeszcze raz. Ok, słuchajcie, drugie naświetlanie. 6 sekund. Mocno kontrastowy obraz jest. Dobra. Dobrze, i zmienimy filterek na 64, bo to jest 8. Zobaczymy, co się stanie. ND64. Popatrzmy, bardzo ciemno.
8 sekund to jest maksymalny czas na świetlanie. Musimy ISO podnieść do 200. Do 100. Do 400. Powinno grać. Kadr. Jedziemy. Niedoświetlone mocne ujęcie przy 8 sekundach na świetlania. Dobra, zobaczmy jak oznaczenia śmigieł, tu trzeba uważać na nie. Dobra, okej, to mamy przygotowane. Podnieść się i mamy to. To co zrobimy teraz, to same ujęcia fotograficzne. Było ciemniej niż mi się wydawało, naprawdę ciemno. 3200 ISO, ja nie wiem czy takie ujęcia filmowe w ogóle mają szansę na to, żeby wejść. Ale jeżeli chodzi o fotografię, 6-8 sekund, to zobaczymy. Dość ciemnawo, ale za to nie było w ogóle wiatru, więc nie powinny być też poruszone. Teraz czeka nas mega strama wspinaczka. Ależ tu jest stromo, kurczę. Słuchajcie, ale mamy tylko godzinkę na Mosornej Groni. Może machniemy tutaj pod górkę. Wygląda na całkiem łagodny szlak, nie? Ale wygląda na to, że granice parku przebiegają tak. My jesteśmy na zewnątrz. Tu spokojnie można polatać na Mosornym, na Hali Śmietanowej, na Policy i na Okrąglicy, nie? Ale niesamowite jak tam było głośno, dopiero teraz się czuję, bo tu jest cichutko w lesie. Mega było głośno i też ciemno. Ciekawy jestem czy cokolwiek mi wyjdzie z tej sesji. Zobaczymy dopiero na kompie, bo na razie nie było warunków, żeby porządnie obejrzeć nawet te zdjęcia. Jeżeli któreś z nich wyjdzie, to naprawdę będę pod wrażeniem. Próbowałem robić wszystkie w RAW i w JPG. Dłuższe czasy, 6-8 sekund. No ciekawe. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Ten materiał niby taki banalny vlog, ale powinien wnieść trochę wartości, dlatego że widzicie jak wygląda GoPro Hero w trudnych warunkach oświetleniowych, gdzie w sumie nie jest ciemno, tylko jest to ciemny las i stabilizacja nie dawała rady. Widać wyraźnie, jeżeli chodzi o dźwięk, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne ujęcia, a też o samego Mavic Air 2 i filterki, dłuższy czas naświetlania, 6-8 sekund to jest max. Czy ja wiem, uważam, że dla wodospadu nawet te 2-3 sekundy już wystarczały, czyli filterek ND4 albo nawet, no ND4 chyba był najlepszy w tych konkretnych okolicznościach i zdjęcia rozmycia wody. Same timelapsy niezłe, same hyperlapsy też niezłe oczywiście. No i przy okazji zrealizowałem zlecenie, także to jest tak, że wy oglądacie vloga, którego nakręcam praktycznie backstage'owo, ale gdzieś w tle był ten główny akcent, czyli zlecenie w Zawoi. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia już w następnych tutorialach i na żywo, bo niedługo będą całkiem ciekawe rzeczy. Trzymajcie się, pa!